albo weźmiesz się za swoje życie, albo twoje życie weźmie się za ciebie. Brzmi jak niezły cytat motywacyjny. Pewnie znajdą się po drugiej stronie osoby, które widząc tytuł tego filmu i słysząc te słowa, uśmiechną się. Może nawet ich to rozbawi. Ale, moi drodzy, tutaj niestety nie ma się z czego śmiać. I za moment powiem wam dlaczego. Słuchajcie, te informacje, które przekażę wam w dzisiejszym odcinku, a będzie to dosyć krótki, ale jednocześnie konkretny przekaz, ten przekaz kieruję nie tylko do was, kieruję go również do siebie samego. Ta idea, którą przedstawię wam w dzisiejszym filmie, to jest koncepcja, z którą ja sam staram się żyć w zgodzie w moim własnym życiu, więc zachęcam was do tego, abyście podeszli do niej z otwartą głową i abyście obejrzeli ten materiał do końca. Albo weźmiesz się za swoje życie, albo twoje życie weźmie się za ciebie. Co mam konkretnie na myśli, przekazując ci te słowa? Na pewno są w twoim życiu obszary, które chcesz zmienić w twoim życiu. Może chcesz poprawić się w obszarze relacji z kobietami. Może chcesz wyjść wreszcie z uzależnienia od pornografii. Może chcesz poprawić swoją sylwetkę. Może chcesz wreszcie uwolnić się od pracy dla kogoś na etacie. Chcesz założyć swoją działalność. Chcesz być niezależny i chcesz zarabiać ze swojej działalności. Chcesz być sam sobie szefem. A może to jest coś kompletnie innego. Może chcesz nauczyć się języka obcego. Może chcesz nauczyć się gry na instrumencie muzycznym. Obojętnie. Jeżeli są w twoim życiu jakieś cele, jakieś plany, chcesz coś zmienić, to ja dzisiaj chcę ci przekazać, że jeżeli wreszcie nie weźmiesz się do kupy i nie zaczniesz działać konkretnie nad tym konkretnym obszarem, obojętnie jaki jest to obszar w twoim życiu, to życie odpłaci ci po swojemu. I pozwól, że zilustruję ci to na kilku przykładach. Załóżmy, że chcesz wreszcie poprawić się w obszarze relacji z kobietami. Załóżmy, że no nie jest twoja sytuacja w tym momencie w miejscu, w którym chciałbyś być w tej chwili. Jeżeli nie zaczniesz działać w tym temacie, jeżeli nie zaczniesz autentycznie pracować nad tym obszarem twojego życia, to gwarantuję ci, że życie odpłaci ci za twoją bierność i za twój brak proaktywności. Jak ci odpłaci? Odpłaci ci frustracją, odpłaci ci rozgoryczeniem, smutkiem, samotnością i pewnie jeszcze wieloma innymi trudnymi emocjami, z którymi przyjdzie ci się zmierzyć, jeżeli wreszcie nie zaczniesz działać w tym temacie. Jeżeli chcesz wreszcie wyjść z uzależnienia od pornografii, albo chcesz zrobić konkretny krok na drodze do wolności, ale wybierasz krótkoterminową gratyfikację. Ciężko ci wytrzymać kilka dni bez pornografii i nie oceniam cię w tym momencie, bo ja sam byłem w tym miejscu, ale jeżeli regularnie wybierasz szybką przyjemność, natychmiastową gratyfikację, to gwarantuję ci, że życie kopnie cię, mówiąc wprost, w dupę i zapewni ci wiele smutku, wiele rozgoryczenia, poczucia braku kontroli, frustracji, jeżeli wreszcie nie wyrwiesz się z tej sytuacji, w której jesteś. Jeżeli chcesz to zmienić, ale nie podejmujesz działań, to wydawać by się mogło, że ta bierność powoduje, że nic się nie dzieje, tak? Ale prawda jest inna. Dzieje się tyle, że ta bierność w twojej głowie w dłuższej perspektywie czasu będzie powodować frustrację, smutek. Będzie powodować, że będziesz miał takie poczucie, że te cele gdzieś tam są w twojej głowie, ale są nieosiągalne. Jeszcze inny przykład. Załóżmy, że chcesz uwolnić się z pracy na etacie. Załóżmy, że pracujesz w firmie, której nie lubisz, z ludźmi, za którymi średnio przepadasz. Może twój szef jest osobą, z którą się nie dogadujesz. Może nawet twój szef nie ma większych ambicji, ale jest twoim szefem, bo pracuje w tej firmie dłużej,
jest starszy od ciebie, no i koniec końców on mówi ci, co masz robić. A ty masz plany i marzenia, aby samemu stworzyć coś swojego. Może jakiś swój biznes, może kanał na YouTubie, może chcesz zacząć działać w social mediach, obojętnie na czym ci zależy. Jeżeli wreszcie nie zaczniesz podejmować działań w tym temacie, jeżeli nie ustalisz sobie, co masz do zrobienia, jeżeli nie zaczniesz robić tych rzeczy, to gwarantuję ci, że ktoś inny ustali plan za ciebie. I tym kimś będzie właśnie twój szef. Potencjalnie szef, którego nie lubisz, z którym masz kiepskie relacje. Więc jeżeli chcesz coś zmienić w tym obszarze życia, proszę cię, nie przekładaj tego działania na później. Nie mów sobie, że w przyszłym roku będzie lepszy moment, albo zacznę za miesiąc, bo czas leci szybciej niż myślisz. Doskonale wiesz, jak leci czas. Czas leci bardzo szybko. Tygodnie spieprzają jeden po drugim, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem. A ty przekładasz w kółko to, co chcesz zrobić i ten plan, który masz w swojej głowie, więc proszę cię, nie rób tego. Jeżeli chcesz zacząć pracować nad swoją sylwetką, jeżeli chcesz zacząć lepiej wyglądać, ale w kółko to przekładasz. Miałeś zacząć ćwiczyć 3 lata temu, ale nic się nie dzieje w tym temacie. Może raz na miesiąc zrobisz trening, to zapewniam cię, że kiedy przyjdzie lato, życie odpłaci ci za twoją bierność. Odpłaci ci tym, że będzie ci wstyd rozebrać się na plaży. Spojrzysz na swoich znajomych, na swoich kumpli, oni będą wyglądać dobrze, bo pracują nad tym, a ty będziesz miał poczucie, że wstydzisz się rozebrać. Będziesz patrzył w lustro z takim poczuciem niechęci względem siebie samego, więc proszę cię, nie odkładaj tego dłużej, bo twoja bierność spowoduje, że życie wynagrodzi ci tę bierność dużą dawką smutku, frustracji, rozgoryczenia i cierpienia, ogólnie rzecz biorąc. I jeszcze raz to powtórzę. Ten przekaz kieruje tak samo jak do ciebie, do siebie samego. Mam świadomość, że jeżeli chcę rozbudowywać ten kanał, jeżeli chcę, aby ten kanał się rozwijał, muszę działać, muszę nagrywać filmy, muszę tworzyć więcej wartości dla was. Jeżeli chcę lepiej wyglądać, być w lepszej formie, to jestem świadomy tego, że muszę ćwiczyć. Jeżeli nie będę ćwiczył, będę się czuł źle ze sobą. Więc proszę cię, spójrz na to z tej strony i pomyśl sobie o tym w ten sposób. Przełamywanie barier w naszym życiu, przełamywanie tego strachu, tych blokad, wykazywanie proaktywności w rozwoju nawyków, które są dla ciebie, które są dla nas istotne, to nas kosztuje. To nas kosztuje pracę, rozwój, dyskomfort, ból, cierpienie, kiedy idziesz na trening, kiedy pracujesz nad sobą. To wszystko kosztuje, ale pamiętaj o tym, że bierność, brak proaktywności kosztuje tak samo. Bo tym kosztem jest właśnie poczucie tego smutku, cierpienia, rozgoryczenie, frustracja, poczucie, że się nie rozwijasz. A to jest koszt znacznie bardziej bolesny niż koszt pracy nad sobą. Więc nie zapominaj, że to nie jest tak, że jeżeli nie czytasz, nie pracujesz nad sobą, nic nie tracisz, bo tracisz więcej niż myślisz. Tracisz poczucie własnej wartości. Gorzej czujesz się ze sobą, jeżeli nie pracujesz nad tym, co jest dla ciebie istotne. Więc proszę was, przekaz tego filmu jest może dosyć bezpośredni. Może nawet część z was skrytykuje ten film, bo jest on na pewno niekomfortowy. Może poczujecie się średnio ze sobą po tym odcinku, ale proszę was, przekaz ma być taki, abyście zaczęli pracować nad tym, co jest dla was istotne. Przestańcie odkładać wasze plany, wasze cele, wasze marzenia na przyszły miesiąc, na przyszły rok. Przestańcie to odkładać, bo nigdy nie będzie idealnego momentu, nigdy nie będzie lepszego momentu niż dzisiaj. Tobie się tylko wydaje, że w przyszłym roku będziesz miał więcej czasu, że w przyszłym miesiącu będziesz miał większą motywację. Gówno prawda. Nie będziesz miał większej motywacji. Z każdym tygodniem, z każdym miesiącem i z każdym rokiem ta motywacja
będzie tylko i wyłącznie spadać, a twoja świadomość w twojej głowie, że jesteś w stanie osiągnąć te cele, osiągnąć te marzenia, tylko i wyłącznie będzie spadać, jeżeli wreszcie się za to nie weźmiesz. Będziesz coraz starszy, będziesz miał coraz więcej lat i będzie się w twojej głowie kształtować taka świadomość, że chyba jednak te plany, chyba jednak te marzenia, one nie są dla ciebie. Chyba lepiej skupić się na tym życiu, na tej kiepskiej pracy, która mnie nie satysfakcjonuje, na kiepskich relacjach i tak dalej, i tak dalej. Więc, moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla was takim impulsem do zmiany, impulsem do tego, aby wreszcie wziąć sprawy w swoje ręce. Jeżeli tak się stało, dajcie mi znać. Napiszcie komentarz pod filmem. Dajcie mi znać, co wy myślicie na ten temat. I jeszcze raz to powtórzę. Zapewne ten odcinek nie jest najprzyjemniejszy. Ale, moi drodzy, ja nie jestem tutaj po to, aby was smokać w tyłek za przeproszeniem. Ja tu jestem po to, aby dać wam bodziec do zmiany. Więc mam nadzieję, że ten bodziec otrzymaliście w dzisiejszym odcinku. Dajcie mi znać, co myślicie na ten temat. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Wierzę w was. Zacznijcie działać nad tym, co jest dla was istotne i z biegiem czasu będziecie się czuć lepiej ze sobą. Wasze poczucie własnej wartości będzie szło cały czas do góry, a te plany i te marzenia, które są w waszej głowie, zaczną się urzeczywistniać. Tyle na dzisiaj z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, pozostawcie komentarz pod filmem. I to tyle. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.